też wymyślili w tym domu samotnej matki. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej. Proszę, to są same zaświadczenia, dokumenty, które z dnia dziecka, mamy, taty, babci, prababci, co jeszcze? Może każą terminy rezerwować, jakby to było jakieś prywatne spa. Mówiłam wam, że to nie jest takie proste. Tak, tylko wiesz, co ty masz robić przez te 14 dni, jak oni będą robili wywiady i zbierali informacje? Dokładnie. A widziałaś w ogóle, jakie tam były warunki? Ja to bym się bała dotknąć tam kurka od wody, że jakieś grzybice dostanę. Ej, dziewczyny, to co ja mam teraz zrobić? Dobra, może przestało śmierdzić farbą na Dietla. Serio? Serio, no dobra, wiecie co, jak chcecie. Ja na pewno nie idę z wami, bo jak się już wyrwałam od swojego bachora, to nie będę niańczyć teraz drugiego. Sorry, Aga, bez urazy. Pa! Dobra, chodź, nawet mam pomysł. Chodź. Dzięki. Ja nie mogę, on to jest jednak lewy. Co, nie pomalował nic? Nie. Daj go, znaczy ją. Czekaj, co ty robisz? A, będzie fajnie. Będzie zabawnie. O, tatuś wstał. Co on tu robi? Chciał ci zrobić niespodziankę i z Zuzką wrócili szybciej do Krakowa. Cześć, malutki, ale skąd ty się tu wziąłeś? Hej, czekaj, ja w to nie wierzę. Fajny, nie? Co ojciec? No śliczny, ale coś ty jest. Wykapana Zuza. No hej. Ty, ale chyba trzeba go przewinąć. No to masz świetną okazję. Słuchaj, bo Zuzka czekaj, akurat teraz w sklepie. Jedna nóżka. O, trzymaj. W sumie ćwiczyłem na tej... przebieranko. Ćwiczyłem na tej lalce od chłopaków, ale nie wiem, no chyba dam radę, nie? No cześć. No czekaj, ściągamy gadki. O. Nie płaczemy. Gadki. Domi? Tak? A gdzie on ma? Co, Kończu, czegoś brakuje? Czyje to dziecko? No przecież twoje. Cała Zuza, skóra zdjęta z matki. O Jezu, no można się pomylić, nie widziałem młodego jeszcze na żywo. No, czyje to dziecko? Powiem tak, nie Irka. Cześć, pamiętasz mnie, prawda? To moja córeczka Narcysia. Aha, to jest to twoje dziecko, nie Irka. Dobrze się bawcie, kretynki? Znakomicie. Ale powiem ci tak, że dobrze, że nie wziąłeś się za malowanie, bo Aga tutaj zostanie na jakiś czas, więc możesz już iść. Dobra, przyjdę innym razem pomalować. Tak, pewnie to będzie tutaj siedziało, aż Franiu pójdzie do przedszkola albo do matury. Słuchajcie, to jest hit. Kondziu nie rozpoznał własnego bachora i uwierzył, że dziecko Agi to jest jego syn. Dobrze, że w ogóle wyczaił, że to jest dziewczynka. Kondziu, order dla tatusia roku.